Już za chwilę zaprosimy Państwa na króciutką podróż w czasie, podczas której poznamy bliżej naszych praprzodków oraz ich wierzenia. Przekonamy się też, czy, a właściwie co, zwycięży w odwiecznej przecież już walce dobra ze złem. Przed Państwem ostrowska młodzież w musicalu w reżyserii Piotra Trendowskiego pod tytułem Słowiańska baśń. Proszę o wyłączenie telefonów komórkowych i życzę przyjemnego odbioru. Usłuchaj, człowiecze, pieśni, co ją tkały na swych gwiazdowych krosnach rodzeńcy. Pieśni najprawdziwszą z prawdziwych. Ponoć jest tu panna na wydaniu. Powiedz.
I nagle pękł łańcuch jeden. Łańcuch z żelaza mocnego. Smarożyco. Smarożyco. Daj mi drugi garnek wody. A i drugiego życia ci mnie pozazdrość. I wtedy pękł łańcuch drugi. Daj mi trzeci garnek, a trzeciego życia też nie pożałuję. Pęk łańcuch trzeci! Smarożycu, daję ci trzy życia! Ale zabieram ci coś cenniejszego. Nigdy nie odzyskasz Moreny! Czy ci nie wstyd, Moreno? Tak to bywa czasami. Kiedyś ty nie wiedziałaś. Dzisiaj ty między nami. Dziękujemy bardzo za wspólne spędzenie z nami wieczoru. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyliśmy Państwu tematykę mitologii słowiańskiej, która jest najsłabiej zachowaną mitologią w ogóle. Także to był taki nasz taka nasza mała podróż w czasie. Chciałem... Utrzymasz? Moi drodzy, przepraszam, na chwilkę zniknę, ale po to, żeby pojawić się za chwilę ponownie, bo otóż to, co jest za kulisami, jest najciekawsze. Moi mili, chciałem bardzo podziękować wszystkim, bez których to wydarzenie nie wyglądałoby tak, jak wygląda.